Co można powiedzieć? Widzieliśmy, że będzie ciężki mecz, tym bardziej, że to pierwszy mecz w sezonie. Oczekiwaliśmy, że zespół z Legionowo postawi naprawdę trudne, bardzo ciężkie warunki i tak się okazało się. No i dzisiaj wygraliśmy, chyba można tak powiedzieć, mamy trochę więcej doświadczenia w rozgrywaniu takich meczów, końcówek, to doświadczenie też z pucharów, plus chłopaki łapią to doświadczenie, już nie pierwszy rok też grałem w Superlidze i chyba dzięki temu dzisiaj my doprowadzili do wygranej ten mecz, który był naprawdę nie po naszej myśli. Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten mecz, ale najważniejsze, że 3 punkty zostali w domu. Dziękuję zespołowi z Legionowa za fair play i życzę im dalej powodzenia, bo naprawdę dobrą robotę robią. Widać ten postęp i popsułem krwi jeszcze nie jednemu zespołowi. Dziękuję bardzo. Tak pewnie niewielu, oprócz mnie i mojej drużyny, nie spodziewało się takiego meczu w wykonaniu naszym. Ja gdzieś tam wierzyłem, że startujemy z innego pułapu niż to miało miejsce w poprzednim sezonie i jestem dumny, mimo że nie wygraliśmy dzisiaj spotkania, ale zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Zabrakło nam troszkę pozycji kołowego, żeby myśleć o zdobyciu punktów. No i gdzieś tam, tak jak już zostało powiedziane, że to doświadczenie w rozgrywaniu właśnie końcówek zadecydowało, że to zespół z Głogowa zdobył 3 punkty. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja jestem dumny, idziemy dalej i robimy robotę, wiemy jaką robotę wykonujemy i mam nadzieję, że to co dzisiaj, ja wierzę w to i jestem przekonany, że to co dzisiaj pokazaliśmy w tym meczu, a bardzo uważam, że bardzo dobrą piłkę ręczną pokazaliśmy, będzie pokazywana w każdym kolejnym. Dziękuję. No ciężko coś powiedzieć tak na gorąco, ale no, trener chyba już wszystko powiedział. Chciałbym też podziękować drużynie, przeciwniku za walkę do ostatniej sekundy. Ciężkie warunki postawili oni nam na boisku i chcę podziękować naszym wspaniałym kibicom, że wspierali nas cały mecz. No i to tyle. Co mówiąc, no to tutaj też wcześniej powiedzieli, że przegraliśmy końcówkę. Nie wiem, czy to wyszło z tego, że gdzieś tam my trochę opadliśmy z sił, bo trochę mniej ratowaliśmy, czy właśnie z tego doświadczenia. Podejrzewam, że z doświadczenia, bo Głogów jest już drużyną, która gdzieś tam bije się na parkietach europejskich. Ja osobiście bardzo żałuję, że z tego meczu nie udało nam się nawet punkta wywieźć do Legionowa, bo jakby czuję, że dzisiaj mogliśmy to zrobić. Ale też cieszę się, że pokazaliśmy charakter na boisku, pokazaliśmy, wydaje mi się, właśnie dobrą piłkę ręczną i gdzieś tam myślę, że jest to dobry prognostyk na przyszłość. Jestem przekonany, że w tym sezonie sprawimy niejedną niespodziankę, jeżeli dalej gdzieś tam będziemy trenować, walczyć i gdzieś tam słuchać się prądka, to myślę, że będzie na pewno z meczu na mecz coraz lepiej. To jest pierwsze spotkanie. Głogów jest bardzo dobrą drużyną, jeszcze raz powtarzam, teraz mamy Kwidzyn i myślę, że każdy z nas zrobi wszystko, żeby zdobyć 3 punkty.